Witajcie nasi drodzy widzowie, jest kolejny dzień, jest po prostu szokująco wcześnie pora, 7 rano, a my już jesteśmy na nogach. No i musimy wam najpierw na początku powiedzieć, że niestety nie zostaliśmy w Sarajewie, mimo naszych najszczerszych chęci i bardzo długich poszukiwań owego kempingu, o którym wspominaliśmy. Niestety nasz GPS miał jakąś nieaktualną mapę i prowadził nas drogami, w które nie byliśmy w stanie w ogóle wjechać. Przez godzinę kluczyliśmy po tych drogach, próbując znaleźć już potem nawet jakiś parking po prostu, ale nawet parkingu nie byliśmy w stanie znaleźć. My stwierdziliśmy, że nic na siłę. I że po prostu wyjeżdżamy z Sarajewa. Dla chętnych zasmakowania tego miasta tutaj będzie link do odcinka. Opuszczoną trasę. Tam. Także tam możecie sobie kliknąć i zobaczyć ten odcinek. Ale nie chcieliśmy was zostawić z niczym i zabierzemy was i tak w wyjątkowe, piękne miejsce i właśnie do niego jedziemy. Mamy połowę września i muszę wam powiedzieć, że noce robią się chłodne, ale jeszcze nie zimne, ale poranki są przyjemne, jak tylko słońce wzejdzie. Ja mam sprawdzał długi rękaw, ale jest to cienka bluzka i jest po prostu bardzo fajnie. Łukasz ma już krótki, jest gotowy. Także jest już, jest cieplutko i jest to bardzo przyjemne, bo my mamy dalej we wspomnieniach Skandynawię. Zresztą o tej porze byliśmy w Finlandii, no i tam już było mocno zimno. Za dnia jeszcze potem się jak rozgrzało się słońce, to było fajnie, ale poranki, noce były zimne. Tutaj jest całkiem przyjemnie. Miejsce, w którym jesteśmy, też jest położone na wzgórzu. Mało które miejsce nie jest położone na wzgórzu, ponieważ Bośnia jest bardzo górzystym terenem. Bardzo. Tu wchodzimy w starą część miasta. No jak widzicie, jest pięknie klimatycznie. Te piękne stare budynki, które widzicie, to już jest stare miasto i to jest jak najbardziej historyczna część tego miasta. Teraz możemy wam zdradzić, gdzie jesteśmy. Otóż jesteśmy w Mostarze. Przyszliśmy zobaczyć piękny most. Podczas wojny na Bałkanach most został zbombardowany niestety i jego ruiny po prostu leżały sobie w rzece i gdy się o tym dowiedział już po wojnie książę Karol z Wielkiej Brytanii, syn królowej Elżbiety, on z jakiegoś tam specjalnego funduszu, który miał, zasponsorował rekonstrukcję, no i przyjechali specjaliści, ci sami, którzy rekonstruowali most w Wiszegradzie, przyjechali, wyciągnęli te wszystkie kamienie z rzeki, no i zrekonstruowali ten most. I most jest odwiedzany, jest po prostu tak odwiedzany, jest oblężany. Dlatego też przyjechaliśmy tutaj rano, przed 9, gdzie 8 rano, żeby ominąć te tłumy, bo to jest największa atrakcja tej części Bośni i Hercegowiny. Podobno całkiem niezły widok na ten most jest z dołu. Jeszcze nigdy tu nie byłem tak naprawdę. Można to po prostu schodzić z mostu, schodzić się w lewo przez takie urokliwe kafejki, jakieś malutkie sklepiki z pamiątkami, schodzi się na dół. Jest taki no, taras widokowy. A most jest przede mną. Pewnie elementy starego mostu. Te, które zostały niewykorzystane. Za mną i przede mną jest bardzo dużo sklepów z pamiątkami. Są to takie regionalne produkty, narodowe i tak dalej. Powiem wam ciekawą historię. Kiedyś moja znajoma chciała kupić sobie właśnie taki obrus, który chwileczką tam sfilmowałem. I to jest, pani powiedziała, że to jest ona robiła i w ogóle to jest, wiesz, regionalne i tak dalej, tradycyjną metodą. Czy my tam moja znajoma tak patrzy, a tam metka made in China. Więc trzeba uważać na te wszystkie pamiątki.
Wesoli ludzie. Ładnie, bardzo ładnie. Pamiątki po wojnie. Patrz, teraz zrobili z tego długopisy z naboi. Niesamowite są te dachy. One są normalnie zrobione z kamienia. Cały cmentarz, wszyscy w 94 roku umarli, czyli w wyniku wojny, mordowań. 94, 94, 94, 94, 94. Muzułmanie zostali zamordowani, pochowani na tym cmentarzu pod meczetą. To przyjemne ciepełko rano, lekki wietrzyk, zamieniły się w ogromny skwar teraz, jest strasznie gorąco. Piecze, normalnie piecze to słońce. A tutaj po prostu te ulice się zaludniły, jest mnóstwo turystów, mnóstwo ludzi, którzy żebrzą. Także dobrze tu przyjechać z rana, kiedy jest cisza i spokój, można się na spokojnie nacieszyć tym pięknym miejscem. Zgadzam się, w 100%, tylko rano do Mostaru. Po południu nie ma sensu, bo to już jest... Wariactwo. Idziemy z powrotem na most, bo chcemy kupić tackę i takie naczynko do kawy. A zobaczyliśmy, że tam był gość, który miał najładniejsze. No i musimy się wrócić. Największy wybór. I pokażemy wam, jak wygląda teraz most. Miejscowi ludzie mają też taki sposób na zarobek, że po prostu skaczą z tego mostu do wody. Zakaska. Moja pierwsza torba Louisa Vuitton, zobaczcie. Na bogato kupiłem sobie właśnie filiżanki sobie zapakowane w siatkę z Louisa Vuitton. Świat oszalał. Udało się kupić, ja kupiłem sobie filiżanki, Kasia kupiła sobie tackę. Nie było to proste zadanie. Wymagało to odwiedzin w 30 przynajmniej sklepach, ale znaleźliśmy idealną, taką jak Kasia chciała. Potem wam ją pokażę, a teraz uciekamy ze świątyni zakupów i przepychania się przez wąskie uliczki do auta. W Mostarze można wciąż znaleźć ślady wojny, na przykład tutaj za mną widać budynek, który jest ostrzelany. Był ostrzelany i widać ślady po kulach. Wróciliśmy już do busa. Pokażę wam tą tackę, którą sobie kupiłam. Taka. Ona jest bardzo stara. Pani powiedziała, że parę lat w tym sklepie już była, więc ma takie tutaj jaśniejsze rzeczy, ale da się to domyć. Taka z tyłu. 2008 roku. Co mi się podoba, bo jest inna niż wszystkie tamte. Były albo miedziane, albo srebrne, a to jest taka złotawa. I ona będzie sobie tutaj. Idealnie. O, i takie filiżaneczki Łukasz sobie kupił. Pięknie. No, także sama się półeczka zapełniła.